Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu. Witam Cię w kolejnym odcinku z FC24, a konkretnie z kariery menadżerskiej. Nie wiem, który to już jest odcinek. 9? 10? Dobre pytanie. Natomiast słuchajcie, no jesteśmy pierwsi w tabeli. No to jest chyba dla nas najważniejsze. Pierwsi w ekstraklasie. Jeśli chodzi o UEFkę... A nie, przepraszam, to nie to. Jeśli chodzi o UEFkę, drudzy w tabeli, no tu trzeba będzie mocno powalczyć. Natomiast na rozgrzewkę mamy meczyk z Pogonią. Jeszcze mamy Radomiaka po drodze. Za Atunię ktoś chce 14 milionów nam dać. No. Atunia zostaje u nas, because Atunia jest bardzo dobrym graczem. Nie chciałbym go stracić. Równo nie w tak głupi sposób. Kogo my tu mamy? Waltera, który ma... Ej, kurwa, dużo mam tu takich perspektywicznych mordek. Ten będzie Liptonem totalnym będzie, więc sobie go od razu zwolnijmy. Nie ma tu nawet na co czekać. No i dobra, no coś tam z tego będzie, słuchajcie. Coś tam z tego będzie. Bym chciał zobaczyć jeszcze na kalendarz. Bo teraz tak, mamy mecz z Pogonią, później mamy Radomiaka i Villarreal. No to dobra, no to Pogoń sobie skipnijmy. Oj, nie to. Pogoń sobie skipnijmy, zróbmy na zasadzie szybkiego meczu. Bo tutaj raczej nic nas nie zaskoczy. Chociaż cholera wie w sumie, nie? No bo to wiecie, nigdy nie wiadomo. Oj, moi jacy zmęczeni są. O kurna. Ale lipa. Ej, to ja muszę poustawiać moim. Nie podoba mi się to teraz. Ja mam, że to mi się trochę nie podoba. To trzeba było poustawiać naszym, żeby oni grali, kurna. Czyli nie grali, tylko mieli bardziej skupienie jednak mimo wszystko na kondycji, aniżeli, kurna, na tym, żeby po prostu zasuwać. Się skupiać. Co ja mówię w ogóle? Ja nie wiem, co ja gadam. Dobra, Alvareza zmienimy. Mamy Buangę. Tutaj za Buangę można by było kogoś wprowadzić, jeśli kogoś mamy, ale widzę, że nie mamy. Więc jest lipa. No jest lipa, bo Aget Berno wrzuciliśmy. No dobra, no to taki skład niech pójdzie, no jest jak jest. Zróbmy sobie szybką symulację, zobaczmy jak przegrywamy. O kurwa, 4-1? Galdemesz. I oni mówią, żebym ja Atunię sprzedał, ta? 3 bramki Atunii, no jakby proszę was. Że jakbym Atunię sprzedał, to już nikogo bym tu chyba nie miał wtedy. Takich sensownych graczy. Dobra, Sanchez może potrzebować innego treningu. Tak jest, wszystkim trzeba dać skupienie na kondycji. Może zrównoważony? Ej, zróbmy wszystkim zrównoważony. I zobaczmy. Tu mimo wszystko bardziej skupienie. Buanga tu git. Huerta. Widzę, że Huerta dostał znowu aktualizację twarzy. Podoba mi się to, co jakiś czas oni za każdym razem inaczej zaczynają wyglądać. Nie? Jakby nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, Fosu sobie odpoczął po tym meczu, więc tu jest git. Zobaczmy, jak to na ławie wygląda. Tu wszystkim bym dał zrównoważony. Rezerwowego i drugiego składu. Baranowi trzeba dać fulla w skupienie. I chyba tyle, jeśli chodzi o to zarządzenie. Tu będzie git, tak myślę. Teraz tak. Pytanie, czy my chcemy kogoś kupić? Czy mamy pieniądze na to? Nie mamy, mamy 5 milionów. Czy chcemy kogoś sprzedać? Też raczej nie. Uriel Atunia. 5 asyst, 10 meczy. No, 5 asyst, 10 meczy. Asysty na mecz 0,50, średnia ocena meczowa. Ej, ładnie nawet, no. Nawet mu ładnie idzie, no co ja powiem. O! Opuszcza nas. Opuszcza nas Castro na wypożyczenie. Dobrze, no tych wypożyczeń w sumie dużo żeśmy zrobili. Więc dobrze, że one się dzieją. Co tu się jeszcze wydarzyło? A, kolejny transfer za Atunię. Ja nie chcę przyjmować za niego ofert. Mogę to zaznaczyć? Nie przyjmuj ofert. Nie możesz zablokować przyjmowania ofert za piłkarza, który złożył prośbę o transfer. Kurwa? No kurwa? Kiedy on niby prośbę o transfer złożył?
chcę odejść i zacząć od nowa. A, na samym początku sezonu. No zajebiście, nie? Że na samym początku sezonu jego zdanie mogło się 15 razy zmienić, ale ciul! Dobra, on jest wystawiony na sprzedaż. No nie, no trzymajcie mnie, no przecież to jest niemożliwe, nie? To jest niemożliwe. Swoją drogą był patch do FC24 i jestem ciekaw, co się zepsuło. Jak ta gra będzie wyglądać. Bo to za każdym razem coś jest na rzeczy, nie? Za każdym razem. Ci piłkarze zaczynają inaczej biegać, coś tam innego się dzieje, więc jestem ciekaw, co tym razem. Ale, moi drodzy, lecimy z tym meczykiem. Nie ma to tamto, bo po Radomiaku nas czeka Villarreal. No to jest ciekawszy temat, no. To jest ciekawszy temat. No witamy, witamy. No i zaczynamy ten mecz. Castera do Luisao, Luisao. O, do Castedry, Castedra. Oj, przerzutka. O, Semedo. Semedo. Jest atajach przy nim. O, ciśnijcie, przyciśnijcie ich tam. Dobrze, dobrze. Brawo Huerta, ale no niestety nie opanowaliście tego dalej. No trudno, ale plan był dobry. Jeszcze. Dobrze, Fosu, tak jest. Alvarez. Do Atuni. Atunia. Bokiem boiska, bardzo dobrze. Będzie wybiegał. Jeszcze podaje na wolne pole do Hoffmana. Hoffman, podanie do Buangi. Buanga będzie strzał z daleka. Ja pierdolę. O Jezus Maryjko, o Boże, co to był za strzał w ogóle? Co to był za strzał? Oj, do boku. No tu Fosu. O, ale się odbił od Semedo. Jak to przeszło niby? Jeszcze Semedo, dobrze zablokował Angulo. Jest jeszcze Huerta przy piłce. Huerta, odegranie do środka, do Sancheza. Sanchez, do Alvareza. Alvarez bokiem boiska. Jest tu już Antunia. Antunia przyjmuje tą piłkę. Jeszcze będzie próbował zagrywać do Hoffmana, ale nic z tego. No, Antunia. Antunia kręci się tym bokiem boiska. Antunia wrzuca, jest tam Huerta, ale oj, oj, oj. Trochę za mocno Antunia. No plan był dobry. Z wykonaniem troszeczkę gorzej. Ale to jest środek, jest Fosu. Dobre odegranie głową, tak jest. Antunia przy piłce. Antunia jeszcze drybluje. Ale strata. No niedobrze. Francisco. Francisco do środka, do Luisao, Luisao. Do Castedry, Castedra. Ależ podanie do Francisco, ale jest to Angulo, który wycina go w pień. Jeszcze Alvarez. Do środka. Do Angulo. Angulo. Odegranie do Rodriguez'a. Rodriguez. Rodriguez. On musi mieć z kim. Póki co nie ma. Rodriguez. Jeszcze do Hoffmana. Hoffman próbował, ale zablokowany. Jest jeszcze Rodriguez. Ole szkiwka Rodriguez'a. Strzał z daleka. Ale Majchrowicz to bronił. Brawo, brawo, brawo. Dobry strzał Rodriguez. Dobry strzał. Następnym razem się uda. Antunia wrzuca. Jest tu Huerta, ale nie dosięgnął do tej piłki. A szkoda. Majchrowicz to wybronił. Wybija. No i jeszcze. Atajach. Dobrze. Prawidłowo. Jest też Rodriguez. Rodriguez, choć on nie ma za bardzo z kim. Rodriguez. Dobrze. Do boku. Do Angulo. Angulo do Huerty. Ależ przerzutka. Jeszcze Huerta z Atajachem. Atajach odgrywa do środka do Hoffmana. Ja pierdolę. Co on zrobił? Co on zrobił? No taka sytuacja. Przecież to się może nie powtórzyć już. Majchrowicz. Do Fosu, Fosu. Oj nie, jednak Pedro. Oj, oj, oj. A myślałem, że to Fosu przejmie. Jest Francisco. Oj, ten ślizg się nie udał. O, jeszcze Casteda. Oj, ale podanie chyba na spalonym był, kolega. Oj, chyba tak, dobrze. Kowar, na krótko do Fosu. Fosu. Do boku przerzutka do Atajacha. Atajach jeszcze z Rodriguezem. Rodriguez, ale on nie ma z kim za bardzo. Oj, 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 ależ ładnie wykiwał go tutaj. Jest Sanchez. Sanchez. Sanchez, no nie przewracaj się tak. Sanchez, co ty zrobiłeś, no? Luisao do Castedry. Castedra. Semedo. Semedo wypuszcza się, będzie wybiegał sam na sam. Jest tutaj Kowar. No i brawo, Kowar, brawo. O to właśnie chodzi. Trochę ryzykownie, ale właśnie o to chodzi. Żeby zaryzykować czasami. Jest wrzutka. Ale jest tutaj Buanga, dobrze. No, jeszcze, mamy Antunię. Ale koniec pierwszej połowy. No, jak na złość.
Jak na złość, słuchajcie. Czy my kogoś mamy do wymienienia? Na razie jeszcze nie, dobra. Zaczynamy tą drugą połowę. Hoffman do Buangi, Buanga do Atajaha, Atajach do Huerty na dobieg. No, trochę to nie wyszło. Jest jeszcze Jakubik tutaj. Luisao do Francisco. Oj, zaczynają mocniej grać. Trzeba uważać. Semedo, ale jest Atajach. Czujnie. Brawo, o to chodzi właśnie. Huerta bokiem boiska. Huerta, obok niego Buanga, który się nie rozbiega, nie wiem dlaczego. Huerta. Oj, zgubił się troszeczkę z piłką. Jest jeszcze Huerta do Hoffmana. Hoffman strzał z daleka, ale Majchrowicz to obronił. No znowu ten Majchrowicz, no. Panowie, no to coś tu trzeba strzelić w końcu. Huerta, na krótko. Jest wrzutka, ale tam nie ma nikogo z naszych. Jest jeszcze Rodriguez. Oj, Casteda go tutaj przewraca, ale sędzia nic nie widzi. Jest jeszcze Semedo. No Semedo, no dawaj go tym Atajachem, dawaj go. Dobrze, jest tu Rodriguez. Rodriguez odgrywa do Huerty. Huerta. No to kurwa było. Oj, chyba spalony był, ale strzela jeszcze, Kowar broni to. Dobrze, Alvarez, ale nie ręką, Alvarez. O cholera. No i teraz mamy ciężki temat, widzę. Kowar versus Pedro. Pedro Kowar, no i mamy 1-0 dla Radomiaka. O panowie, to trzeba się teraz wziąć w garść. No widzę, jak żeśmy się wzięli. No jest dobrze, no. No właśnie, dobra, Rodriguez przy piłce. Jeszcze z Huertą tutaj. Dobrze, odegrałem do Huerty. Huerta do Hoffmana. Hoffman do Buangi. Buanga i Majchrowiczowi prosto w ręce. No trzymaj mnie. No trzymajcie mnie. Co tu się dzieje? Jeszcze Castello. Oj, Pedro, ale jest Fosu. Dobrze. Fosu z Huertą. Huerta, ale on nie ma za bardzo co zrobić. Huerta do Atajaha. Atajach jeszcze z Rodriguezem. Rodriguez do Buangi. Buanga w pole karne. Buanga! Jest Hoffman! Ale co on zrobił? Co oni odpierdalają w tym meczu, to ja nie wiem. Jeszcze głową Fosu. Dobrze. No jest Cichocki przy piłce. No, panowie, ale tu trzeba by było... Ktoś musiałby przycisnąć. Dobrze, Fosu! Brawo, Fosu! Jeszcze Sanchez z Atunią. Atunia! Kiwa, ale nie ma za bardzo z kim zagrać. No i Atunia traci piłkę. Ajajaj! Panowie! No trzeba się wziąć w garść. Fosu! Głową, dobrze, do Sancheza. Sanchez, jeszcze do boku, do Atuni. Atunia, ojojoj! Ależ wycięty przez Abramowicza. 7 minut tej połowy zostało. No trzeba się, panowie, wziąć w garść. Hoffman. Jeszcze do Atuni. Atunia do Rodriguez'a. Rodriguez! I mamy wyrównanie. Mamy 1-1. O to właśnie chodziło. Ostatnie minuty meczu. Brawo! Brawo, Rodriguez! Brawo! Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ledwo, co prawda, ale się udało. No to jest najważniejsze. Dobrze, Sanchez. Jeszcze przyciśnijcie. No przyciśnijcie go. Dobrze, Buanga. Jeszcze do Hoffmana. Hoffman i traci piłkę. Kurwa! No nie możemy tak grać, panowie, no. Posu wybiegał tam. Jest Pedro. No, będzie atak. Jest strzał. Ale nic z tego chyba. Dobrze. Jeszcze musiałem powiedzieć chyba, bo czasami się zastanawiam, czy to nie będzie jakiejś ręki, wiecie. Nigdy nie wiadomo. Ale kończymy to remisem. Więc i tak nie najgorzej, ale szczerze mówiąc słabo to wyszło. Żeby nie powiedzieć, że słabiutko. Udało wam się wyrównać. No remis w pełni zasłużony, ale no cała reszta to dramat, można by rzec. Wciąż nie możemy ich pokonać. No, sporo ostatnio graliśmy. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Na razie trzeba się zgrywać, no może w przyszłym sezonie byśmy kogoś kupili, a nie, bo w przyszłym sezonie to spierdalam do innego klubu. To może Gryfonowy kupią, ja nie. Oczekiwano zwycięstwa, które nie nastąpiło. Czy sztab to jakoś skomentuje? Wyciągnąć wnioski, stać się lepszym. No zobaczymy, co będzie dalej, prawda? No brakuje mi tego dialogu tutaj, w sensie...
tego głosu, żeby ktoś mówił. Żeby ktoś mówił, nie? Jak wybieram jakiś konkretny dialog. No przecież ja nie będę tego czytał. Mamy Villarreal. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ale wszyscy się chyba zregenerują. Jeszcze tak posprawdzajmy w razie W. No dobra, nie wszyscy. Ale większość by się zregenerowała, więc to i tak jest git. Jak to wygląda tutaj? No tu ewidentnie trzeba dać im skupienie drogę. No zastanawiam się, czy nie lepiej Blancharda wpuszczać za Hoffmana. No ten Hoffman, mimo tego, że on gra nawet nieźle, no to właśnie chodzi o to, że nawet nieźle. No, więc trochę za słabo jak dla mnie. Tak mi się wydaje przynajmniej, no ale zobaczymy. No tu trzeba będzie uważać. Na pewno konferencję prasową zróbmy, żeby morale chłopakom troszeczkę podnieść, bo to się zdecydowanie przyda. Na papierze Villarreal i Gryfonowie są na tym samym poziomie, naprawdę? Koncentracja na dobrym występie, zobaczymy co to wyjdzie, moi drodzy. Padł remis w poprzednim występie. No, musimy dać sobie wszystko i wygrać. Najlepiej było wygrać, bo jednak zapewniamy sobie wtedy pierwsze miejsce w tabeli. Dość rozmaite wyniki w ostatnich meczach. No sorry, ostatnio trochę dupy daję, no. Jest jak jest, no. Pokażemy na co nas stać, zobaczymy co to będzie. Co ja wam mogę państwu więcej powiedzieć? No jest jak jest, no. Jest jak jest, może być tylko lepiej, prawda? A tymczasem zbieranie pucharków sobie jeszcze zróbmy. Bo to się zawsze przydaje. Ale widzę, że Huerta, jeśli chodzi o wygląd w grze, to się nie zmienił. Tylko się zmieniło ten. Zmienił się awatar jego. I to jest jedyne, co się w sumie zmieniło. Tak realnie. No. No zbierajmy, zbierajmy te pucharsy. No jeszcze 5 sekund tu zostało, więc trzeba by było chociaż jeszcze tą jedną wziąć. O, nice. I teraz Rodriguezem to już łatwo. Rodriguezem to już easy. Bo to Rodriguezem... W ogóle Rodriguez jest mega kotem, tak zauważyłem, nie? W sensie nim naprawdę można zrobić wszystko tutaj na tym zbieraniu pucharów. Tu Baker go broni, no dobra. Dobra, Atunia, wywal to w pizdu. Jedziemy. Jedziemy z tym meczem, bo to nie ma co czekać już. Przejdź do meczu. Wszyscy wypoczęci. To jest akurat mega plus. Wszyscy wypoczęci, więc in plus. Dodajmy im czerwone stroje. My będziemy występować w biało-czerwonych. Zastanawiam się nad tą zmianą Hoffmana. Hoffmana na Blancharda. I tak może zacznijmy sobie takiego C. Zobaczymy co to wyjdzie. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Zacznijmy sobie z Blanchardem. Jak będzie źle, no to zmienimy go na Hoffmana. Przecież to żaden problem jest, nie? To jest żaden problem. Więc lecimy, moi drodzy, lecimy. Lecimy, no tu trzeba wygrać. My to musimy teraz wygrać. Tu nie ma innej opcji. Drugie miejsce w tabeli nas nie satysfakcjonuje. A tymczasem, dobra, Atajach. Atajach tu squirtą próbuje, ale oj, coś nie wyszło. Ale jeszcze zagrał ręką. Dobrze, 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 na spokojnie. Atajach, do Angulo, trochę do tyłu. Trochę niepotrzebnie wręcz bym powiedział, że do tyłu. Daniuma chyba też ręką tam dupnął. Oj, tu jest jakiś festiwal grania ręką. Dobrze, Sanchez. Do Buangi, Buanga strzał z daleka i mamy bramkę, co jest? Jak on to strzelił? Obrócił się na jednej nodze i załadował prosto w światło bramki. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj! Jak to wpadło? Dobrze, dobre rozpoczęcie tego meczu z Villarrealem. Brawo, brawo, brawo! Teraz tylko utrzymać to. No i wygrać, no, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Wygrać, wygrać, jeszcze raz wygrać. Oj, 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 aleś próbował. Ale jest tu Sanchez. Oj, Sanchez, nieładne to podanie. Będzie powiedział, że beznadziejne. Oj, 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 dobrze, Fosu, dobrze, Fosu! Ale żeś nas uratował teraz. Jest jeszcze Huerta. Huerta do środka, do Buangi. Buanga, ajajaj, zahaczył się nogą. Oj, 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 no a tak dobrze szło.
To mogło wpaść. To mogło wpaść tutaj, a tymczasem Segonita. Tam seniorita, nie wiem w sumie. Savio do środka, ale Kokwę na spalonym chyba, co? Co? Jak nie było spalonego? Jakim cudem tam nie było spalonego niby? Co kurwa? Pokaż powtórkę. O nie! Milimetry. Jest jakaś inna kamera? Która będzie to lepiej pokazywać? Da się jakoś... O nie, widzicie? Milimetry. Nie wiem, ktoś tu dał dupy w obronie. Ja pierdolę. No taka sytuacja. No i co teraz? No trudno, no to trzeba nadrabiać, no. O, ła, ależ faul na Atajaku. No i mamy żółtą kartkę, słuchajcie, dla Segiowy. No i należało się mu. Ale co on tam wyciął go w ogóle? Co on zrobił? Ty, ale mu zajebał. No nie, no ta żółta kartka to się należała tu jak psu buda. Dobrze, Huerta, dobrze, na spokojnie. Na spokojnie, Huerta. Dobrze, do Angulo. Angulo. No do środka. Oj, nie tak, panowie. Nie tak, tak nie możemy grać. Jeszcze Vanderson, był tu Huerta, ale nic z tego. Oj. No nie wszedł ten ślizg. A szkoda. Dobrze, Rodriguez, brawo. Jest Huerta, mamy kontratak. Mamy kontrę, moi drodzy. Huerta wbiega w pole karne. Huerta, ale smut, no nie. Taka sytuacja, jak on to mu ściągnął tam ze stopy. Ajajaj. A tak go ładnie wykiwał, już chciałem go pochwalić, no i mamy, no. O, dobrze. Ładnie to wypuścił. No, trzeba się przyłożyć, słuchajcie, trzeba się przyłożyć. Jest jeszcze Fosu z Sanchezem. Sanchez do środka, do Buangi znowu. Buanga z Huertą. Huerta. Ajajaj, zablokowane to podanie. No, panowie, tu trzeba się wziąć w garść. Dobry pomysł Fosu, ale niestety niewykonalny w tym przypadku. Jeszcze Segiowa. Oj, nieładnie faulowałeś tam naszego obrońcę. Fosu, no nie! Jakim cudem? Jakim cudem? Przecież ja... Ale musi to założył przy tym ślizgu. No nie, no nie wierzę w to, nie? Buanga, dobra, do boku, to trzeba się wziąć w garść, słuchajcie. Huerta z Atajachem, Huerta jeszcze. Huerta będzie wrzucał. Jest tam z boku Atunia, ale nic z tego, jeszcze Blanchard. Dobrze, do Sancheza. Sanchez strzał z daleka, ale Dimitriewski to broni. Ajajaj. No, Segiowa z Parejo. No i koniec pierwszej połowy. No, niebezpiecznie to wygląda, tak wam powiem. Niebezpiecznie to wygląda. Jeszcze widziałem tam, że Fosu dostał żółtą kartkę za ten ślizg. No, nie dziwię się, ale... No, gdyby ten ślizg uratował bramkę, to wtedy okej. Okay, to wtedy byłoby worfyt, ale w takiej sytuacji trochę lipa. A tymczasem Buanga wbiega w pole karne. Buanga strzał! Kurwa. Dimitriewski od bramki. Dimitriewski na krótko. Do Albiol. Do Klosterana. Czy tam Klostermana. Breton. Jeszcze z Danjumą. Danjuma do Kokwe. Do boku, do Alberto. Alberto, i jest tutaj Fosu. Oj, no ale to nie ta... Kurwa, co wy robicie z tą piłką? Jeszcze na spokojnie, dobrze. Antunia, no ale... Ruszcie dupę tym Blanchardem, no! Antunia wbiega w pole karne! Antunia, podanie! Kurwa, no nie, po co ja to podaję? To jest już druga sytuacja, druga setka zmarnowana, no! Kurwa! No muszę się wziąć w garść! Dobrze, Alvarez z Atunią. Atunia! No skuteczność dzisiaj leży, Atunia! Atunia w pole karne, Atunia jeszcze tutaj, kiwa!
Jeszcze do Blancharda. Blanchard tam faulowany, ale sędzia tego nie widział. Kurwa. Już mam nerwy na ten mecz. Już mam na ten mecz nerwy. Bo ja nie mogę tego przegrać, nie? Segiowa. To Parejo, Parejo, ale dobrze Angulo. Brawo, jest Rodriguez. Jest Rodriguez. Rodriguez, dobre do odegranie do Boangi. Boanga z Blanchardem. Blanchard biega w pole karne. Ale to strzelił obrońca. Jak, kurwa? Co tu się wydarzyło? No nie, ten mecz to jest jakaś farsa, nie? Ten mecz to jest jakaś farsa po prostu. Jeszcze Breton. Breton, ale dobrze Fosu. Fosu, zajebiste odegranie do Atuni, do boku. Atunia, tylko on musiałby mieć z kim zagrać. A póki co Atunia wbiega w pole karne. Wbiega w pole karne, no i dupa, gówno, kurwa. Niedobrze, na krótko do Huerty. Huerta. Co to było? Jakby co to było? Przecież to ani nie było podanie, ani nie była wrzutka, tylko jakieś... Co to się kurwa wydarzyło? Oj, 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 Danjuma! Danjuma zbiega! No jeszcze, panowie! Dobrze, Kowar, dobrze, przytomnie! Brawo, brawo, brawo! Alvarez rozpoczyna ten kontratak. Alvarez z Atunią, dobrze Atunia! Dobrze, 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 Atunia! Jeszcze Atunia, dobrze! Do... Kurwa! Panowie, ale no, no nie tak! No co tam się dzieje? O co tu chodzi w tym meczu? Oni mnie w ogóle nie słuchają. Jeszcze Huerta. Nie wiem, symulacja się chyba zepsuła. Rodriguez do Atunia, Atunia do Blancharda, Blanchard do Boangi. Boanga strzela i mamy wyrównanie w ostatniej minucie. W ostatniej minucie, słuchajcie. Aj, 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 no tylko dogrywki tu nie będzie. Dogrywki tu nie będzie, więc teraz albo nigdy. Trzeba to przypuścić, całkowity szturm. Sędzia już nie pozwoli na kolejną akcję. Kurwa mać. No pokazali tutaj, co znaczy walka do samego końca. Zanosiło się, że to drużyna przeciwna będzie górą, ale... Aj, aj, aj. A liczyłem na to, no liczyłem. Że może, może jeszcze się uda. No ale dobrze, że chociaż remis, no. Lepszy, słuchajcie. Lepszy remis, aniżeli jakbyśmy mieli przegrać, nie? Mimo wszystko. No Boanga idealnie zagrał, no co ja wam powiem, no. Udało się wyrównać. Remis był w pełni zasłużony, tak uważam. No... No ufam w umiejętności naszych piłkarzy, ale faktycznie coś jest z tym atakiem kurwa nie tak. Nie wiem, czy to kwestia tego, że Rodriguez gra za bardzo z tyłu. Żebyśmy Rodriguez'a bardziej wysunęli jednak mimo wszystko. Pod SPO. Albo problemem jest to, jak oni grają, w sensie takim, na jakich pozycjach. Może zrobilibyśmy tak. Może zrobilibyśmy tak. To miałoby większy sens. Tak się zastanawiam, wiecie. Co można by tutaj zrobić? No jest puszczanie połomice. No oferta za Atunię. No oczywiście będę dalej skrupulatnie odrzucał. Atunia nigdzie nie idzie. Atunia tu zostaje ze mną do końca sezonu. No tą puszczę to już sobie skipnijmy. Darujmy sobie ją. Zobaczymy, co to będzie. Czy dwa? No dobra, to nie ma tragedii. Nie ma tragedii, moi drodzy. Czy dwa to jest całkiem dobry wynik. Swoją drogą, 4 punkty przewagi nad Lechem. Not bad, można by powiedzieć. Not bad. Dobra, co my tu mamy? Bo coś poprzychodziło. Baran. No cieszę się, stary, no i co? Fosu jest w szczytowej kondycji. Sugeruję przypisać mu zrównoważony plan treningowy. No dobra, świetna robota. Chcieliśmy podziękować panu za osiągnięcia jednego z wyznaczonych celów na ten sezon. Popularność marki. A, no dobra, git. Git, git, git. Dobra, zobaczmy sobie te plany treningowe. Faktycznie
jest problem ze skupieniem, więc po tym meczu zrobimy sobie bardziej skupienie niektórych. No i co? Piast? Ja chcę grać tego Piasta. Nie chcę, zagrajmy sobie Liverpool, który jest następny. O, tutaj sobie przesymulujmy, zagrajmy sobie Liverpool, który jest następny, który jest ważniejszy w tym wszystkim. No mam nadzieję, że z Liverpoolem chociaż uda nam się zremisować. Byłoby miło. Bo jak... O kurwa, my musimy z nim wygrać. No jest niedobrze, powiem wam. Jest niedobrze. Jeśli założymy, że zremisujemy z Liverpoolem, a później... Właśnie, z kim gra później Liverpool? Poczekajcie. A Liverpool z Villarrealem dostanie w dupę, to mamy dalej trzecie miejsce, ale jak wygramy z Romą, to mamy drugie. Kurwa, to może się nie udać, powiem wam. To się może nie udać. Za mocną grupę dostaliśmy. Według mnie dostaliśmy za mocną grupę, żeby to wyszło tak pięknie, jak ja bym chciał. O kurwa. Posłał albo skupienie, albo kondycja. No powiem wam, że nieciekawie to wygląda dość. Żeby nie powiedzieć, że słabo. Tu git, tu git, tu git. Ululu. A nie, dobra, tu jednak nie zmieniajmy nic. Widzę, że się rozjechało skupienie. No zastanawiam się, jak to ugryźć, nie? Bo ten mecz z Liverpoolem będzie mnie bolał. Tak czuję, że będzie mnie bolał. Cieszy mnie częstotliwość, z jaką mogę grać. Super. Podziwiam się po tobie więcej. Kovacevic. Słuchaj, Kovacevic. Co ci mogę powiedzieć? No nie jesteś pierwszym wyborem u nas w składzie, no. I Vucic. Vucic to jest bramkarz. I co za niego mielibyśmy dostać? Johna Lundstrama. Dodatkowego pomocnika 30-letniego. No dobra, przenegocjujmy to, ale... Średnio mi się podoba ten temat. Mają kogoś ciekawego? Szczerze nie. Kurwa. Znaczy ja nawet nie wiem, co ja bym chciał w sumie. Uuu, Raskin jaki mocny. Kurna, no nie wiem, co ja bym chciał. Za tą kwotę w sumie to ja mogę się potargować tylko ceną, bo... Nie oszukujmy się i Vucic, no to z niego to już raczej mąki nie będzie. Więc zróbmy tak i zobaczymy. 650. Nie no, błagam cię, stary. Jak patrząc po napięciu, jakie zaproponowałeś, 950. W porządku? Kurwa! No to git. Mogłem jeszcze więcej zaproponować za niego, no tylko człowiek gdyby wiedział. Gdyby człowiek wiedział. Dlatego tego Lundstrama trzeba dobrze teraz ten. Okej. Radyczny jest git. Na 2 lata. Nie no, na 3. Na 4 dałem. Kurwa, nie trafiłem. Na 3. Dobra, na 3 lata bez odstępnego. 22 tysiące ty chcesz zarabiać? Chyba ci się w dupie poprzewracało, czy u mnie nikt kurwa tyle nie zarabia. 12 to jest maksimum, chłopie. Nie dojdziemy do porozumienia. No to trudno, no. No to co ja mogę poradzić, no? No przecież nie będę im dawał po... Chyba go pojebało ogólnie. Kurwa, Zieliński, Gakpo, Diaz, Olize. Już mnie to boli, nie? Jeszcze nie zaczęliśmy, a już mnie to boli. Dobra, zbieranie pucharków zrobimy standardowo. To zbieranie pucharków się przydaje mimo wszystko.
Tymczasowe style niby niewiele dają, ale wiecie, jednak na performance całej drużyny to trochę wpływa, więc warto według mnie to robić, po prostu. Dobra, 154, jeszcze 10 sekund mamy. Dobrze, Huerta, ładny obrót na piłce. Oj, oj, oj. Dobra, na spokojnie, jeszcze 2 sekundy są. Byleby, właśnie, byleby nie stracić bonusu i jest git. Oj, 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 ależ tu mi Rodrígueza próbuje faulować. Bakerem. Gnu jeden, no. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra, mamy to. Mamy to, mamy to i jeszcze raz mamy to. Dobra, Atunio wezmę tylko raz, żeby chociaż cokolwiek zrobił. No i co? Tu mamy tymczasowe style zrobione. Konferencję prasową jeszcze trzeba odbębnić. Chciałbym chłopaków zmotywować. Więc mam nadzieję, że im się uda to wygrać. Należy pod... Dobra. No, na spokojnie. No, nawet nie chce mi się tego komentować już, nie? Po trzecim... To jest, czekajcie, drugi sezon. Już no nie końcówka, ale połowa. Już naprawdę nie chce mi się nawet tych wywiadów komentować za bardzo, bo one są tak nudne, tak nijakie, a trzeba je robić, żeby podbudować morale zespołu, nie? To jest jedyny minus, bo gdyby ich nie trzeba było robić, to bym ich nie robił. No a jednak morale to ważna rzecz. Myślę, jaką koszulkę. Nie, no chyba tak zagramy, bo tak przynajmniej coś widać. No i co? Hoffmana byśmy zmienili na Blancharda. Tą drogą, Blanchard w lepszej formie jest, widzę. Posu średnio skupiony. To wrzucę za niego Kovacevicia. Niech sobie zagra chłopak. Bo chciał też zagrać, więc akurat. W ogóle za Labrowicza nikt nie przysłał żadnej oferty jeszcze. To jest dziwne dla mnie. Tyle czasu i nikt żadnej oferty, nic. Dobra, moi drodzy. Jedziemy z tym tematem, choć boję się tego meczu bardzo. Mam nadzieję, że się uda, że nam się noga nie powinie. Bo jak powinie nam się noga, to jest po jabłkach, nie? Tak uważam, to jest po jabłkach wtedy już. Bo to Villarreal musiałby przegrać z Liverpoolem i z Romą. To jest niewykonalne. Więc zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. No witam Państwa serdecznie. Zaczynamy pierwszą połowę meczu Liverpool versus Gryfonowie. No i jedziemy. Zinchenko. Zinchenko do boku do Luisa Diaza. Luis Diaz. Luis Diaz. Oj, 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 ależ zrobił ich tam. Jest jeszcze Zieliński. Podanie do Gakpo. Gakpo wbiega w pole karne. Jest Gakpo. Dobrze, Angulo. No, ale panowie, no nie możemy tak dawać. Zieliński. Kowar, brawo. Ale to uratowałeś, chłopie! Aleś to uratował! Jest Zieliński! Ależ on kiwa! Ależ on mocny! Jeszcze Endo! Co, ale Kowar! Co ty, chłopie, robisz? Kowar złoto dzisiaj! Kowar dzisiaj złoto! Ewidentnie, dobrze, dobrze! Brawo, jeszcze wybi, dobrze Alvarez, tak jest! Jeszcze Rodrígues, brawo, do Blancharda, Blanchard, teraz wszystko w twoich rękach, Blanchard, to musi być dobra kontra, Blanchard wychodzi sam na sam, Blanchard strzał, no nie, no nie, Alisson to obronił, to musiała być bramka, no nie możemy takich sytuacji marnować, Huerta jeszcze do Atuni, Atunia, no jeszcze z Alvarezem, Alvarez strzał z daleka. Ale nie oszukujmy się, co to taki strzał do Alissona? Jeszcze wybitka. Do boku, jest tam Olize. Olize. Nikt przy nim nie stoi. Nikt do niego nawet nie presuje. Olize. O, do Alistera, Alister. Magalister. Będzie zbiegał w pole karne. Magalister, co wy zrobiliście? Kowar! Brawo! Chłopie, co ty robisz tam z tym meczem? Gdyby nie ty, to ja nie wiem, nie? Gdyby nie ty, to ja nie wiem. Jeszcze raz rzutu różnego. Oj, niedobrze jest. Jesteśmy pod gradobiciem, można by rzec. Pod gradobiciem. Jeszcze. Gakpo. Do Zielińskiego. Zieliński. Odegranie do Schara. No dobrze. Dobrze, Angulo. Brawo, brawo, brawo. O to chodzi. Jeszcze Zinchenko. Zinchenko. Odegranie do Endo.
Zinchenko, dalej Zinchenko. No, panowie, ale to ktoś musi mu zabrać tą piłkę. Jest Gakpo z Zielińskim. Zieliński jeszcze do Gakpo. Gakpo, ale na całe szczęście był to Angulo, który zablokował to. I teraz mamy kontratak. Tylko nie ma za bardzo z kim ten Angulo zagrać. Angulo do Blancharda. Blanchard strzał! No i prosto w ręce Alissona. Ajajaj, tu trzeba wbiec chyba do bramki. On się nie da tak łatwo pokonać. No zobaczmy. Alisson wybija do boku, do Zielińskiego. Jest tu Luis Diaz. Luis Diaz rozbiega się. Jeszcze do tyłu zagrania do Zinchenki. Zinchenko, ojojoj, ależ zrobiliśmy im autostradę do bramki. Jeszcze Luis Diaz, jeszcze Zieliński, jest wrzut, ale jest tu też Atajach, brawo. Jest jeszcze Huerta. Huerta z Blanchardem. Blanchard, co ty zrobiłeś najlepszego? To mogło być do bramki, no. Zinchenko. Gakpo, Gakpo. Ale jest tu Alvarez. No nie, jeszcze nie. Dobrze, Kovacevic. Jeszcze Kovacevic, musisz, musisz. Wyciśnijcie to. Brawo. Lepiej z rożnego niż kurna z karnego. Zobaczmy, wrzutka. No jest tu Luis Diaz, ale jest też Kowar. Brawo. O Jezu, powiem wam, że ten mecz zapowiada się, no, grubo. Ten mecz zapowiada się grubo, a my nie możemy go zremisować. My musimy go wygrać. I to jest największy problem w tym meczu. Atajach. Dobrze, dobrze. Brawo Atajach, do Huerty. Huerta już tu bokiem boiska. Biegnie Huerta. Zbiega w pole karne. Huerta z Buangą. Buanga, ale traci piłkę. No szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Oj, Luis Diaz. Odbija się od niego. Nawet nie wiem w sumie, kto to był. Kovacevic. A, no tak. Dawno nie grał, dlatego już zapomniałem chłopa. No, zobaczmy. Wrzutka jest, ale jest też Atajach. Jeszcze Endo, jeszcze. Dobrze, Kovacevic, brawo. Brawo, brawo, brawo. Jest jeszcze Gakpo. Odegranie do tyłu do Zielińskiego. Zieliński jeszcze, jeszcze, panowie. Dobrze, Kowar, ja pierdolę. Co tu się dzieje w tym meczu? Liverpool już 6 rzutów rożnych i dalej nie mogą pokonać Kowara. Bardzo mnie to cieszy. No, Luis. Luis Diaz. Odegranie do środka, jest McAllister, jest Kovar, ale jeszcze wybij to! Co jest, kurwa? Jak? Jakby czemu to on nie wybił? Przecież on holował tą piłkę do bramki! No patrz! Popnął w słupek! Ja pierdolę! Nie no, taki mecz i taki, kurwa, ja! No brak mi słów po prostu, co tu się wydarzyło teraz. Huerta do Blancharda, no ale kurwa nie w ten sposób! Jeszcze Gakpo. No panowie, trzeba się wziąć w garść. Ja pierdolę, ależ podanie. Jeszcze Olize. Olize. Carvajalem, Carvajal. Carvajal do Olize z powrotem. No jeszcze Luis Diaz, ale jest tu Kovacevic. No ale panowie, no to, kurwa, o co tu chodzi? Tu jedyny Kovar gra w tej drużynie, reszta sobie stoi? Czy co? I tylko czekasz, piłka do niego, do nich podejdzie? O co tu chodzi? Do chuja wafla. Jeszcze Van Dijk z McAllisterem, McAllister do Olize. Olize znowu. No Jezus, robią nas jak chcą. Jest jeszcze Carvajal. No Carvajal do środka. No McAllister, jeszcze do środka odgrywaj, 2 do 0. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza te akcje z bliska. O ja pierdolę. Buanga. No trzeba się wziąć w garść, no trzeba coś strzelić. Ale na razie, no co? Kurwa! No tutaj widać różnicę klas zawodników. No, no nic nie jesteśmy w stanie zrobić za bardzo. Jeszcze Olize. No, ale tu Sanchez, to trzeba szybciej troszeczkę. No, no na wyrównanie nawet już nie ma szans według mnie. Tym bardziej jak widzę, jak oni grają. Kovacevic, dobrze. Panowie, tu trzeba super ofensywny zrobić. Brawo, dawaj Rodriguez, no wszystko w twoich nogach. Kurwa! Co oni są tacy zaspani?
Jakby nie wiem, co tu się dzieje, nie? Co jest? O co chodzi, kurwa, w tym meczu? Jest mi ktoś w stanie to wytłumaczyć? Dobrze, Atunia, brawo. Ale to już i tak nic nie zmieni. Magalister, co se przerzucił? Jeszcze Blanchard ślizgiem. Brawo, Kowacewicz, dobrze. No i Atunia i on przerywa, no nie. Co to, kurwa, za mecz był? 29% posiadania piłki. Ja pierdolę. Ale Roma z Villarrealem zremisowała. Nie chcę nawet odpowiadać na te pytania. No, zrobiliśmy co mogliśmy, no, po prostu. O Boże. Co to za mecz, nie? Pokaż to. Nie mam szans na pierwsze miejsce już. Ja jebie. No mówiłem, że z Liverpoolem muszę zremisować. Bo żebym miał szansę na pierwsze miejsce, to Villarreal musiał być przegrać z Romą, a nie zremisować. Fuck. No ale trafiła nam się najtrudniejsza grupa ze wszystkich, tak szczerze. No może tu z PSG byłoby gorzej tylko. Tak patrząc po ilości punktów. No tu Napoli to się przejechało po Porto i po Dynamo. Kurwa mać, no. A miało być tak dobrze, nie? Miało być tak dobrze. No i co? No i lipa, nie? No i lipa. Zaraz mi się smutno, słuchajcie, zrobiło. Natomiast to też koniec jest tego odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. No walczyłem jak mogłem, słuchajcie. Walczyłem ile mogłem, no. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i zachęcam do wspierania was. Do wspierania mnie. To jest was. Przycisk wesprzyj obok subskrypcji. Dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. No i do zobaczenia w następnych. Na razie. No i cześć.